nie dzwoni jeszcze. Już nic, nikt nie dzwoni. Cześć. Widzę, że ktoś jest. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy jestem, bo dzisiaj postanowiłam już nie zadawać pytania, czy mnie widać i czy mnie słychać. Jestem przygotowana. Jestem! Mnie słychać i mnie widać, to teraz jeszcze tylko wyciszę. I żeby mi nie przeszkadzało, ale będę miała Was, na Was podgląd i na Wasze komentarze w szczególności. Jeszcze jakby ktoś mógł skomentować na próbę, żebym zobaczyła, czy widzę Wasze komentarze na telefonie i będziemy powolutku startować. Serduszka poleciały. O, dobra, to wiem, że mnie już jesteśmy, mamy kontakt. Nie użyję słowa, że mnie widać, bo jak ostatnio oglądałam nagrania z live'ów, to te początki takie, czy mnie widać, czy mnie słychać, są po prostu straszne, więc nie. Dzisiaj bana mam na te wyrazy. To jeszcze tylko na próbę napiszcie jakiś komentarz. Nie widzę komentarzy na małym telefonie. Ojoj, czekajcie, bo coś słychać. Okej. Dobra. Jest, Gosia Szczykała jest. Super, jest ok. Cześć, Karola. Dobra, czekajcie, sobie tylko tutaj wyłączę, żeby mi nie przeszkadzało jednak. Żebyśmy nie słyszały podwójnie. Cześć, Katarzyna. Cześć, Ewa. Cześć, Ania, jesteśmy. Super, wszystko widać, wszystko słychać. Cześć, Alicja. Już się schodzicie powolutku. Powiem Wam, tak na taki miękki rozpęd dzisiaj. Kto widział, ten widział nasze przygotowania do live'a. Były dość przyjemne, bo grillujemy sobie, grillowaliśmy w zasadzie, bo już grill się skończył. Ale przygotowywałam się z Karoliną do tego live'a na grillu. Jestem w domu rodzinnym, w domu u rodziców. Wiecie, taką retrospekcję z dzieciństwa trochę mam i nadaję od Was stąd, bo Karolina pisze, że nalewka. Była nalewka, ale ja niestety ani nie uszczknęłam tej nalewki nawet, no, nawet odrobinki, bo po pierwsze, no, po nalewce takiego live'a prowadzi to tak słabo chyba, a po drugie wybieramy się na Noc Kultury do Lublina i ponieważ mój mąż się poczęstował nalewką, to ja będę prowadzić, żeby nie było. Więc jestem zupełnie bez wspomagaczy. Dzisiaj mam wodę, mam, nie wyleję może, herbatkę. I mam tutaj naokoło wszędzie notatki, żeby Wam powiedzieć wszystko, co chcę powiedzieć. Dzisiejszy temat. Wyłącz wibrację w telefonie, bo słychać. Czekaj, Karolina, żebym ja wiedziała, jak to zrobić. Nie wyłączę, słuchajcie. Nie wiem, co mam zrobić, żeby wyłączyć. Ona jest tak, a z automatu ona wibruje. No trudno, będziemy musiały żyć z tą wibracją, bo nie zrobię nic. Chyba, że coś podłożę. Może teraz nie będzie tak bardzo. Słuchajcie, telefon mam przyklejony na taśmę, żeby nie wypadł. O, jest, już jest nas coraz więcej. Więc o, na górze wibruje o szkło. Już nie wibruje, chyba załatwiłam te wibracje. Jest, uśmiech. Czyli rozumiem, że już jest ok, Karola. A, powiem Wam, Karolina do Was pisze, bo jest na łączach, tam na górze sobie siedzi, chyba usypia córeczkę jednocześnie, a jedną ręką tutaj będzie miała pieczę nad Waszymi komentarzami. Jakby ktoś o coś pytał, coś czegoś potrzebował, to tam Karola też będzie tutaj no, nadawała. Cześć, Adrianna, jesteś spóźniona, ale ja jeszcze nie zaczęłam, bo jeszcze czekam, wiem, że no, jest 4 minuty już, no ale ten, ale no, wiem, że czasami ludzie przychodzą troszeczkę później, więc robię taki powolutki wstęp, nie spieszę się, czekam, aż nas tutaj się zbierze troszkę większa garstka. Karolina pisze, że idzie, chyba się z Wami przywita. Idzie?
Idzie, a idzie Karola z tą znacią małą. Nie śpimy niestety, cześć. Nie śpimy, bo nie ten pokój, nie to otoczenie i nie możemy spać, ale jesteśmy na górze i odpisujemy na Wasze komentarze. Tak. Także bawcie się dobrze, Natalko, zrób papa ładnie. Pa, Papa pa. zrobisz? Papa, super. Uciekamy. Także jesteśmy obie, chociaż na wizji tylko ja, ale Karolina jest też. Jak widzicie, nawet w towarzystwie Natalki, bo Asia śpi. Dobra, widzę, że już jest nas spore grono. Myślę, że już będę tak zaczynać konkretnie. Więc tak, prawdopodobnie wszyscy wiecie, jaki jest temat dzisiejszego spotkania. Będziemy rozmawiać o strategicznym planowaniu produkcji wyrobów rękodzielniczych. Ten temat to jest efekt waszych pytań, które zadawałyście. I to pytanie o to, co robić, jak tworzy się w różnych technikach, jak tworzy się różne produkty, co robić wtedy, jak sprzedawać to rękodzieło, to pytanie padało najczęściej. I też obiecałam wam, że odpowiem konkretnie, bo to się tak tylko wydaje. Trochę mi trzeszczy krzesełko. To się tak tylko wydaje, że rozwiązania na taką płodność rękodzielnika są proste i jest tylko jedno. Wcale nie. Ja dzisiaj Wam opowiem o trzech strategiach planowania tej produkcji, w zależności od tego, co produkujecie i jak produkujecie. Więc temat jest wbrew pozorom szybki i prosty, natomiast sami zobaczycie, jak zacznę Wam opowiadać, ile rzeczy zależy od tego. To same się zorientujecie, że to nie do końca jest tak, że to jest taki temat na takie szybkie odpowiedzenie. Ja tutaj myślę, że będziemy dość długo o tym rozmawiały, więc naprawdę temat jest złożony. Powiem jeszcze jedną rzecz, bardzo ważną dla Was. Będzie konkurs, o tym mówiłam na naszym krótkim live'ie w samochodzie. Naprawdę nie prowadziłam tego auta. Siedziałam tylko i rozmawiałam, ale ponieważ odwrotnie pokazuje kamerka, jak jest się w trybie selfie, to tak się wydawało, że ja siedzę na siedzeniu kierowcy. Tak naprawdę siedziałam na siedzeniu pasażera i mówiłam do Was jako pasażer, a kierowca działał obok. Wracając do tematu, ważna rzecz o tym konkursie, o którym mówiłam i pisałam. Konkurs będzie polegał na tym, że będziecie musiały odpowiedzieć na moje pytanie. Pytanie mam przygotowane, nawet zapisane, żebym nie zapomniała Wam jego zadać. Pytanie zadam Wam gdzieś w trakcie, także tutaj taki przymus bezpośredni zostania z nami przez cały live, bo dopiero kiedyś tam, w którymś momencie zadam Wam to pytanie. No nie jest trudne, jest bardzo fajne i jedna nagroda to będzie 15-minutowa konsultacja, ale to nie jest tak, że my zaczniemy rozmawiać w ciągu tej 15-minutowej konsultacji, bo pozwolimy Wam zadać pytania wcześniej, żebyśmy mogły się przygotować do tego, żeby Wam odpowiedzieć na te pytania. A druga nagroda jest taka, że przeprowadzimy audyt profili w mediach społecznościowych, czyli myślę tutaj głównie o Facebooku i Instagramie, oraz audyt stron internetowych, niezależnie od tego, czy to będzie sklep, platforma, jakieś portfolio online czy blog. Więc takie nagrody są dwie, więc dwie osoby dzisiaj dostaną naprawdę coś fajnego. Myślę, że warto z nami być. Dobra, więc myślę, że już jest nas sporo. Czekajcie. Żebyśmy zaczęły. Więc tutaj będę patrzeć tu i tu, żeby nic mi nie umknęło. Zacznijmy od tego, żeby podkreślić Wam, jak ważne jest to takie strategiczne planowanie produkcji. Zacznę od tego, że wymienię Wam powody, dla których po prostu trzeba się nad tym pochylić. Same zobaczycie, że te powody są tak ważne, że dzisiaj wieczorem siądziecie i założę się, porobicie notatki, co zmienić w Waszej produkcji, co zmienić na Waszych blogach, czy stronach, czy w mediach społecznościowych, bo myślę, że wielu osobom otworzą się pewne zakamarki tego marketingu i sprzedaży wyrobów handmade i zrozumiecie, dlaczego to jest tak ważne. Więc tak. Dlaczego warto planować produkcję swoich wyrobów
strategicznie od samego. Przepraszam, wodę mam gazowaną, już widzę, że to jest błąd. Od samego początku. Po pierwsze, jeśli będziecie miały zaplanowane swoje produkty i będziecie panowały nad tym, co produkujecie i jak produkujecie, ludzie będą wiedzieli, co właściwie robicie. Nie będą wchodzić na Waszą stronę i nie będą tacy zdezorientowani, nie będą musieli się domyślać, co to właściwie tutaj na tej stronie jest, co to tutaj jest sprzedawane, tylko oni od razu będą wiedzieli, kim jesteście. To też pozwoli na zapanowanie, na to, żebyście zapanowały nad tym, jak te strony z Waszymi rzeczami wyglądają i żeby nie było takiej sytuacji, że załóżmy robicie kubki ceramiczne, biżuterię i długopisy i wpada na stronę ktoś z reklamy na Facebooku, bo zobaczył długopisy i wpada na stronę, żeby zobaczyć, co to tam za długopisy są i przez pierwsze dwie strony przewija kubki ceramiczne, no bo ostatnio miałyście czas na to, żeby postawiać nowości, właśnie kubki, no i te kubki po prostu są tak zwalone wszystkie, że przez pierwsze musi przewinąć sobie te kubki, powiedzmy trzy strony tych kubków musi przewinąć, a już na pierwszej stronie ma dość, wychodzi, szuka, a długopisów znajdzie po prostu zybiliard innych w tym samym czasie i on sobie oszczędzi po prostu tego szukania na Waszej stronie. Dalej, takie planowanie produkcji bardzo ułatwi Wam tworzenie, jakby robienie marketingu Waszych produktów, bo po pierwsze będziecie wiedziały, co robicie i będziecie wiedziały, kiedy się reklamować i jak się reklamować. To też sprawi, że będziecie wiedziały, jaki content przygotować na stronę. Jeżeli będziecie miały produkcję zaplanowaną, będziecie miały tę produkcję jakoś tak logicznie ogarniętą, te strategie powiem, nie żeby nie było, to do tego dojdę, teraz powody. Będziecie wiedziały, jak pisać, kiedy pisać, gdzie się reklamować, jak się reklamować, to jest wszystko bardzo, bardzo ważne i tylko wtedy, kiedy podejdziecie do tego tak kompleksowo, od razu, patrząc się na cały obrazek, wtedy będziecie mogły nad tym zapanować. Ania pisze, że u mnie właśnie to tak wygląda, że totalny miszmasz. No właśnie, Ania, i na pewno bywa tak, że klient wchodzi i jest zwyczajnie zdezorientowany i nie wie, co tam sprzedajesz i co on od Ciebie może tak w zasadzie kupić. Oprócz tego, że łatwiej Wam będzie zaplanować content na stronę, Kasia Depa, cześć, cześć, łatwiej Wam będzie zaplanować content na stronę, to jakby łatwiej, będziecie miały dużo większą łatwość w tworzeniu całego brandingu. Jeżeli te Wasze produkty będą wykonywane w jakimś tam logicznym ciągu, będziecie mniej więcej chociaż wiedziały, jakiej użyć czcionki, jakich użyć kolorów, którego elementu tej komunikacji wizualnej używać, żeby to wszystko razem do kupy, że tak się wyrażę, miało sens i wyglądało zwyczajnie ładnie. Tak przemyślany branding, tak przemyślany marketing, tak przemyślany content sprawi, że będziecie cięły koszty tego marketingu. Więc to jest kolejny powód, dla którego należy podchodzić do tej produkcji strategicznie. Koszty marketingu obniżycie o te koszty, które byście poniosły, gdybyście szukały na ślepo, mając taki garniec różnych produktów, puszczałybyście płatne reklamy, czy nawet niepłatne reklamy, bo nawet jeśli to byłoby zdobywanie tych klientów w ruchu organicznym, to i tak ten czas Wasz też jest kosztem, bo musicie brać pod uwagę ten koszt tego, że Wy w tym czasie nie robicie czegoś innego, co mogłoby przynieść Wam realne pieniądze i przełożyć się na sprzedaż, a ten czas marnujecie na szukanie w ciemno czy na ślepo takiej formy reklamy, która by Wam przyniosła jakieś efekty, więc to planowanie strategii produkcji też ma wpływ na obniżanie kosztów marketingu każdego, nie tylko płatnego na Facebooku czy w AdWordsach, ale również tego marketingu treści na blogu czy na stronie internetowej, czy nawet we współpracy z innymi markami. Wiedząc, co masz, co produkujesz, jakie masz kolekcje, zwyczajnie będziesz w stanie też zaplanować te działania tak, żeby nie tracić czasu. Bo ten zasób jest nie do odpracowania, nie do odzyskania. Karolina, poczekajcie, bo tutaj jakiś mi komentarz uciekł.
Ciekawe, czy ja mogę przewinąć. A, mogę! Alicja pisze, że ja prawie ze wszystkiego zrezygnowałam i zajęłam się tylko sutaszem, ale zaczęłam łączyć z sutaszem moje dawne techniki. O tym, tak, będę przykład też podobny dawała, jeśli chodzi o łączone techniki. Karolina pisze, że taki marketingowy groch z kapustą nie jest korzystny, całkowicie nie jest korzystny, jest wręcz niekorzystny i wpływa, on wręcz nie tylko nie zachęca do zakupu tych produktów, on wręcz odstręcza Waszych klientów, on wręcz działa tak zupełnie w drugą stronę. Jak nawet jak ktoś przyjdzie zainteresowany kupnem, wracając do tego przykładu z długopisem, wejdzie na stronę, żeby kupić, wejdzie na stronę, żeby kupić ten długopis i zobaczy, że tam są dwie strony czegoś innego, to on po prostu wyjdzie, nawet jeśli był bardzo zdeterminowany i już przekonany do zakupienia tego długopisu. Patrycja Mordalska pisze, ja nigdy nie chciałam robić kolekcji, a teraz mam milion pytań o kamienie, dawno niedostępne. To doceniam i rozważam tworzenie kolekcji. Tak, jednym z powodów właśnie, dla których warto tę kolekcję i tę produkcję planować strategicznie, jest właśnie obniżanie kosztów i tej logistyki przy zamawianiu produktów. Pamiętajcie również o tym, że mając jakoś tam tę produkcję zaplanowaną na jakiś czas do przodu, możecie zamawiać jednorazowo większe partie półfabrykatów, a to Wam daje narzędzie do negocjacji ze sprzedawcami. Wiadomo, że przy sprzedaży hurtowej jesteście w stanie wynegocjować choć odrobinkę lepsze ceny, czy może jakieś bonusy, albo jakieś dodatki do tego. No tutaj naprawdę jest ten argument do tego, żeby te warunki zakupu u danego dostawcy były po prostu lepsze. Nina przyszła, cześć, jestem, wyszłam z imprezy handlowej przed wszystkimi, bo szło mi fatalnie. Ojejku, Nina, to mam nadzieję, że tutaj nadrobimy trochę Twój nastrój i że nie pożałujesz, że opuściłaś imprezę handlową. Kolejny powód, dla którego trzeba pomyśleć o tym strategicznym planowaniu produkcji, jest to, że mając ją zaplanowaną, będziecie w stanie zdywersyfikować Wasz rynek albo zdywersyfikować Waszych klientów. I teraz, co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że cały rynek klientów, którzy kupują rękodzieło, jest jak taka pizza. I teraz każdy rękodzielnik działający w różnych technikach i tworzący różne rzeczy, to jest taki jeden kawałek tej pizzy. Mając strategicznie zaplanowane kolekcje, czy strategicznie zaplanowane produkty, jesteście w stanie wykroić z tej pizzy nie tylko jeden kawałek, tylko mądrze jesteście w stanie wykroić troszkę więcej, więc jesteście w stanie zgarnąć z tego rynku więcej tego klienta. A więcej tego klienta to jest oczywiście większa sprzedaż. No i w linii prostej większa sprzedaż to dla Was większe pieniądze, więc większy zarobek. A o to przecież chodzi, bo żadna z nas tutaj nie produkuje tego rękodzieła po to, żeby się na niego przyglądać, chociaż jest oczywiście piękne. Następnym powodem, dla którego warto jest to robić, jest to, że łatwiej znaleźć dostawcę. Wyobraźcie sobie sytuację, w której na pewno niektórzy z Was to przerabiali. Ja na przykład przerabiałam, że macie całą masę produktów, one nie są w żaden logiczny ciąg ułożone, nie ma tam żadnego ładu i składu. I nagle przygotowujecie się do jakiejś dużej imprezy handlowej, do targów, albo nawet zaczyna Wam się sezon sprzedażowy, powiedzmy jesteście, i to jest październik, wiadomo, że listopad i grudzień to jest taki już gorący przedświąteczny sezon. I musicie nakupować tych półfabrykatów na zapas, żeby później, bo wiadomo, że wszyscy później zamawiają, te paczki dłużej idą, te zamówienia się przeciągają, klienci się denerwują, to nie działa dobrze na nikogo. Jeśli będziecie miały ten plan na tą produkcję, no to łatwiej Wam będzie wypunktować sobie, od którego dostawcy co i ile zamawiacie. Nawet jeśli to będzie kilku dostawców, nawet jeśli nie będą to hurtowe zamówienia, to i tak będziecie wiedziały, do kogo się zgłosić. Będziecie mogły wcześniej to zrobić i przygotować się z zapasem czasu, a to sprawi, że zaoszczędzicie sobie stresu, sobie, klientom, wszystkim w zasadzie. Zaoszczędzicie tego stresu. I następny punkt, myślę, że to jest taki punkt, który jeśli jeszcze nie jesteście przekonane co do tego, żeby planować tę produkcję strategicznie, to ten argument Was przekona.
mając zaplanowaną tą produkcję, wiedząc, który kawałek tej pizzy jesteście w stanie wyciągnąć, możecie zminimalizować sezonowość waszej sprzedaży. Bo jeśli macie kolekcje czy linie produktowe, które wpisują się w różne sezony w roku, to jedną kolekcją czy jedną linią sobie wypełnicie sezon przed Bożym Narodzeniem, wtedy kiedy ludzie kupują prezenty. Inną kolekcją zapełnicie sobie sezon wakacyjny, wtedy kiedy ludzie kupują pamiątki z wakacji czy kiedy biorą śluby chociażby. No jest kilka takich pików sprzedażowych w roku. Mając strategicznie dobrze zaplanowane kolekcje i linie, jesteście w stanie jakby zminimalizować te sezony, kiedy nie sprzedajesz z tej linii, wypełniasz sobie tą lukę tą linią i jesteś w stanie tutaj zapewnić sobie mniej więcej jakąś ciągłość przychodów i jakąś taką ogarnialną wysokość sprzedaży i mając zaplanowaną sprzedaż, wiadomo, jesteś w stanie wtedy planować wszystko inne, bo od tych przepływów finansowych w zasadzie zależy to, jak działa Twoja firma. Kolejny powód, dla którego warto to robić, no to jest taki, że łatwiej dostać się do galerii internetowych. Wyobraźcie sobie, że jest galeria, w której jest cała masa biżuterii, ale nie ma ceramiki, a wy tworzycie i biżuterię, i ceramikę. Jeśli napiszecie zgłoszenie do takiej galerii i w tym zgłoszeniu będzie wszystko, i ceramika, i ta biżuteria, i jeszcze 15 innych rzeczy, które robicie, no to galeria sobie wejdzie i stwierdzi, nie no, tyle już mamy tej biżuterii w takim stylu, no to nie chcemy tego. Natomiast jeśli przeanalizujecie asortyment danej galerii, porównacie sobie, ile i jakich produktów i ile i jakich twórców tam jest i stwierdzicie, że tutaj jest luka, którą można by było wypełnić, piszecie zgłoszenie tylko z tymi produktami i pokazujecie, że proszę bardzo, one są tutaj tak ładnie wydzielone, to nie będzie żadnej, tutaj nie będzie żadnej pomyłki, nie dojdzie do żadnej pomyłki, że zgłoszę się z tym, a będę sprzedawała to, ponieważ to jest wyraźnie oddzielona część mojej działalności. Tym sposobem możecie się dostać do galerii, do których się nie dostawałyście wcześniej przez to, że był duży miszmasz w produktach na waszej stronie. Czekajcie, zobaczę, bo mam jakiś taki długi komentarz i nie widzę go całego. Karolina napisała, że fajne też są kolekcje limited w przypadku, gdy mamy ograniczoną dostępność materiałów, co oczywiście komunikujemy klientom, tak. I wtedy też w takich ofertach limited jesteście w stanie sobie jakby zaplanować, jak bardzo limited jest ta oferta, czyli możecie powiedzieć, że mamy tutaj do dyspozycji 20 takich a takich kamieni, czy tyle i tyle metrów bieżących tego materiału, więcej nie będzie i dajcie jakąś fajną promocję na dany produkt. A klient wiadomo, że pod presją takiej pilności zakupowej jest w stanie szybciej i więcej wydać pieniążków na zakupy u Was. Ania Moska pisze, trzeci rok działam tworząc kolekcję i jestem coraz bardziej zadowolona ze sprzedaży. Cieszę się, że klientki wybierają przede wszystkim spośród gotowych moich propozycji. Mam mało zamówień indywidualnych, które są dużo bardziej czasochłonnych. Cieszy mnie to. No właśnie, klient wchodzi i widzi wyraźny podział na produkty, widzi, że ich jest sporo, że są różne, ale mają jakiś tam sens i jakąś tam logikę i też jest w stanie nawigować zwyczajnie po stronie, czy nawet na stoisku na targach łatwiej jest mu nawigować, łatwiej jest mu szukać tych produktów, bo jest jakiś tam ład. To jest też dobry argument, zwróciła mi na niego uwagę Karolina dzisiaj na grillu, że jeśli w swoich kolekcjach czy wśród Waszych produktów są produkty komplementarne, czyli takie, które się uzupełniają wzajemnie, załóżmy, że robicie dziecięce ubranka, szyjecie, ale też i kołderki, i zabaweczki, to jesteście w stanie robić taką cross-promocję w obrębie produktów własnych.
Nie musicie szukać partnera do sprzedaży na zewnątrz i promować jego produkty, chociaż to też jest dobre, warto mieć takiego partnera, ale jeśli macie produkty komplementarne w obrębie waszych marek, możecie sobie je wzajemnie w takich pakietach promować. Ale warunek jest taki, że to musi być poukładane, bo nie zrobicie tego, jeżeli będzie chaos. I stąd płynie jeszcze taka jedna korzyść, że robiąc taką cross-promocję, jesteście w stanie również sterować tymi dochodami. O tym sterowaniu i sezonowości mówiłam wcześniej, ale to Wam też takie poukładanie tych produktów w kolekcji czy w linię ułatwi Wam wprowadzanie zupełnie nowych produktów, dlatego że podpierając się wcześniejszymi liniami, łatwiej i szybciej wprowadzicie nowe. I to już nie będzie tak do końca nowe, bo to będzie wiadomo, że to wynika z czegoś, że jesteście dobre w tym i w tym i to jest po prostu kolejny produkt, ale on ma jakieś tam miejsce w Waszej marce, na półkach Waszych stron internetowych czy na stoisku, więc łatwiej później wprowadzać też nowe produkty. Mam następny komentarz. Alicja Chmielewska pisze: ja zaczęłam robić małe kolekcje i robić nazwy poszczególnych rzeczy, ale nie mam pojęcia, czy wrzucać to w osobne albumy, czy jak. Alicja, wytrzymaj z nami, ze mną w zasadzie i z Karoliną, choć myślę, że reszta mojej rodziny też nas podgląda. Być może mój mąż na górze, może moi rodzice też podglądają na laptopie, bo będę mówiła o strategiach, jak to robić, czy wrzucać w albumy, czy tworzyć nowe linie. Mam wyszczególnione 3 strategie, także jeszcze chwileczkę, czekajcie, jeszcze zobaczę, czy to mi... Okej, tutaj nie zobaczę niestety. Nie zobaczę niestety tych komentarzy, a tam mam wrażenie, że jest bardzo duży poślizg, bo albo nie piszecie nic od dłuższego czasu, albo mi się zawiesiło, albo ja zniknęłam. Zapewniamy grupowe wsparcie. Karolina, napisz mi, czy transmisja nie została zerwana, bo mam wrażenie, że mi się zawiesiły troszkę komentarze. Czy się mylę? Proszę, napisz mi. Hop, hop! Ratunku! A zaraz mam pytanie konkursowe powiedzieć. No weźcie, jestem. Dobra, ale jest poślizg, matko, faktycznie. Alicja pisze: ja sama nie lubię, czekajcie, transmisja trwa. Dzięki Nina, dzięki Ania. Czekajcie, dziewczyny. Alicja pisze: ja sama nie lubię grzebać po albumach, bo jak przewijam na Facebooku, a okazuje się, że jest ze 20 albumów, to aż się nie chce zaglądać. No ja... wiesz co, Alicja, powiem Ci, że ja ogólnie nie jestem fanką tworzenia albumów na Facebooku, dlatego że w mojej opinii te albumy, ten podział zdjęć na albumy na Facebooku wcale nie jest taki bardzo wygodny i ja też nie mam takiego przekonania, że klienci jakby robią taki research produktowy w tych albumach. Mam wrażenie, że większość klientów wchodzi na Twój fanpage i tak go sobie przewija, po kolei oglądając te zdjęcia. Nie wiem, czy tak strasznie dużo klientów wchodzi w albumy, bo tam trzeba wejść w osobną zakładkę. I nie wiem, czy aż tak dużo ludzi znowu wchodzi w te zakładki i patrzy na te albumy. Ja mam chyba jeden album ze zdjęciami moich klientek i to jest, zdaje się, jedyny album, jaki mam stworzony na Facebooku. Mogę się mylić, bo już teraz nie pamiętam, dawno nie wrzucałam nic jako wrzutka w album. Natomiast album ze zdjęciami z klientkami, to jakby on jest po to, żeby w razie jak ktoś się pyta o jakieś zdjęcia, jakichś realizacji, to jestem w stanie szybko podać link do tego jednego albumu. Natomiast nie mam przekonania, czy klienci tak chętnie szukają klientów, korzystając z tej funkcjonalności Facebooka. Czekajcie. Karolina, ja Cię wciąż widzę, choć nie ta Karolina. No tak, Karola, jestem. Kasia, że jest ok, Hania ok, wsi ok. Trochę się zawiesza, ale idzie. Grażyna. Oj, to niedobrze. Napiszcie mi, czy tylko Grażynie się zawiesza,
Bo jak coś, to ja mogę sobie na LTE przejść i może wtedy będzie. Może wtedy będzie ta transmisja jakoś tak gładziej szła. Alicja pyta, to jak wtedy tworzyć kolekcję? Za momencik, Alicja, już prawie jestem w tym momencie, w tym miejscu, w którym mówię, jak podzielić te produkty. Karolina pisze, że według mnie albumy raczej nie są wysoce oglądalne. Ala pisze, że się nie zawieszaj. Agata, że płynie. Ok, czyli jest ok. Dobra, ja sobie łyknę, bo mi trochę w gardle zaschło. Tym razem herbatki, a nie gazowanej wody. Czekajcie. Dzięki, dziewczyny. Nie zawieszasz mi się. No, był taki film. Dobrze, Ala, pytaj na koniec jeszcze, jak skończę, to będzie dodatkowy czas na to, żeby były jeszcze jakieś dodatkowe pytania, jakby się coś urodziło w międzyczasie. Także Ala, zadawaj pytania wszystkie tutaj. Jak mi minie jakieś, to Karolina tam wyhaczy. Słuchajcie, czas na konkurs. Bo ten blok powodów, dla których warto planować tę produkcję, mi się wyczerpał. Nie wiem, może chcecie, żeby Wam powtórzyć, albo może przygotujemy Wam taką ściągę PDF. Chcecie ściągę PDF z tymi powodami? Czy zapamiętacie wszystkie tak na pamięć? Dobra, koniec żartów. Poważna sprawa. Pytanie konkursowe. Konkurs polega na tym, że ja tutaj mam przygotowane pytanie. Naprawdę mam. I Nina pisze, że poprosi o ściągę. Dobra, zrobimy. Konkurs polega na tym, że macie odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie. I to nie jest konkurs na czas. Spokojnie możecie odpowiadać w ciągu trwania całej transmisji. Jakby czas na odpowiedź się kończy w momencie zakończenia transmisji. I pytanie brzmi. Co stanowi wyróżnik Twojej marki? Czym się wyróżniasz spośród innych produktów handmade na Twoim rynku? I odpowiedzcie jednym zdaniem. Jednym jedynym. Zdania, więcej niż jedno zdanie w odpowiedzi będzie dyskwalifikowane. Jedno zdanie, co stanowi wyróżnik Twojej marki Handmade? W komentarzu proszę napisać. My z Karoliną pochylimy się nad tymi odpowiedziami. Żeby dać sobie szansę na to, na przeczytanie tych wszystkich odpowiedzi, nie będziemy rozwiązywać tego konkursu live. Pozwolimy Wam odpowiedzi pisać do samego końca. Usiądziemy sobie, myślę, że jutro, bo dzisiaj zaraz po transmisji wybywamy z mężem na randkę do Lublina. Jutro pochylimy się nad tymi odpowiedziami i wybierzemy dwie osoby. Jedna osoba dostanie konsultację, a druga osoba dostanie taki audyt, tak jak mówiłam, stron, profili na mediach społecznościowych i stron internetowych. Jeszcze raz powtórzę pytanie, co stanowi wyróżnik Twojej marki Handmade? I przechodzę do strategii planowania produkcji, czyli z tej ściągi tu, przechodzę na tą ściągę tu. Dobrze mi idzie, nie? Powiedzcie, że dobrze, albo jakimiś serduszkami, albo jakimiś ręczkami, w ogóle nie puszczacie mi serduszek, ja nie wiem. Trzy strategie planowania produkcji. Żartuję, oczywiście, żartuję. Więc tak, poczekajcie. Kasia, coś może choć zdanie wielokrotnie złożone, ale zdanie ma być jedno. Ale co serduszka? Patrzcie, wystarczy tylko poprosić. Jej, o ile tych serduszek, bomba. A, od razu mi lepiej. A, jeszcze, super. Dorota Bandurska pyta, a jak ktoś jeszcze nie ma marki, tylko dopiero chce zacząć. Dorota, zaczynając, planując biznes, ty już powinnaś wiedzieć, co będziesz robiła inaczej i co będzie takiego najlepszego, najbardziej super w Twojej marce, więc po prostu napisz, co masz zamiar zrobić i jak ta marka będzie po prostu lepsza, inna, czym się wyróżni ta przyszła marka, którą planujesz. Dobra, były serduszka, dziękuję bardzo. Prostuję się i idziemy dalej.
Trzy strategie planowania produkcji. Strategia numer jeden. Tę strategię jakby stosujemy w przypadku, gdy w obrębie jednej techniki robicie bardzo różne rzeczy. I teraz pytała, nie pamiętam, która dziewczyna, nie pamiętam jej z nazwiska, ale któraś z Was robi makramy. I pytała się, co robić, jeśli ona robi makramową biżuterię, makramowe podkładki pod kubki, makramowe backdropy na śluby, makramowe pledy na łóżka. Generalnie tych produktów jest bardzo dużo, one niekoniecznie ze sobą mają coś wspólnego, no bo co ma wspólnego kolczyk z makramy z pledem na łóżko? Nic nie ma wspólnego. Ale tutaj wspólnym mianownikiem jest ta technika, ta makrama. I w takim przypadku, jeśli działasz w obrębie jednej techniki, ale masz bardzo dużo produktów, dzielisz sobie te produkty na kategorie i robisz wyraźny podział na kategorie. Czyli robisz na przykład fashion i home decor. I w obrębie tych kategorii możesz sobie już robić kolekcję. Czyli fashion i tam sobie wrzucasz na przykład biżuterię, jakieś elementy, torebki na przykład, jakieś bransoletki, jakieś ozdoby do włosów, wszystko, co ma związek właśnie z byciem modną, z ubraniami, ze strojeniem się. A w tej drugiej kategorii home decor wrzucasz po prostu, no, wszystko, co masz, te pledy, narzutki, backdropy, te na takie, no. No, co się tam, kwiatek tak się wiesza. Wieszaki takie, wieszaki? Wieszaki takie na doniczki. No, ale rozumiecie, o co chodzi. Robicie po prostu tyle kategorii, ile jesteście w stanie, tylko tak też bez rozdrabniania się. Nie róbcie, już będę na tym przykładzie makramy się opierała, nie róbcie kategorie biżuteria, pledy i kocyki, podkładki i nie wiem, backdropy, jakby podzielcie, o, kwietniki, Ania Jarmuła pisze, że kwietniki, tak, właśnie kwietniki, jakby podzielcie to tak grubo, po prostu na tyle kategorii, ile jesteście w stanie wydzielić i w obrębie tych kategorii możecie sobie dalej działać. I ten podział kategorii zróbcie wszędzie. Zróbcie wszędzie, zróbcie na blogu, zróbcie na stronie internetowej, zróbcie w sklepie. Jeśli nie jesteście w stanie tego zrobić jakoś tak rozsądnie w obrębie istniejącej strony internetowej, zróbcie sobie taki brand córkę. Tak jak to na przykład zrobiła Zara. Ma Zara Kids, Zara, taka normalna Zara, bez niczego. I to są ubrania dla dorosłych, tutaj ubrania dla dzieci, jakby to ubranie, ale podzieliła to na takie kategorie i są kolekcje w każdej z tych kategorii, więc jak nie jesteście w stanie podzielić na jednej stronie, bo macie stronę założoną na jakimś bardzo prostym szablonie, który Wam nie daje możliwości, zróbcie sobie brand córkę i drugą równoległą stronę, a tu i tu odnośniki, choć oczywiście najlepiej by było to zrobić w obrębie jednej strony. I potem jak wrzucacie na przykład na fanpage'u czy na Instagramie, to piszecie, że albo zakładacie oddzielne, chociaż no wiadomo, podzieli się to wtedy, ale jakby zaznaczacie, że z home decor i coś tam nowego zrobiłam, zobaczcie jakie fajne, nie? Czy zobaczcie tutaj w sekcji biżu, czy w sekcji fashion na stronie pojawiły się nowości, super kolczyki z frędzlami i bransoletki na stopy. I w ten sposób podzielić i w poszczególnych tych dwóch czy tam ilu kategoriach dopiero sobie to dzielicie na kolekcję, tak żeby wyraźnie to od siebie oddzielić. Jest pytanie, Monika pyta, czy na Facebooku dobrze jest wtedy tworzyć dwa osobne fanpage'e, czy jednak na jednym zrobić rozdział? Monika, to zależy. Nie ma takiej prostej, uniwersalnej na to odpowiedzi, dlatego że w obrębie Pillow Design mam biżuterię ślubną i biżuterię wieczorową i ozdoby do włosów, ale już jeśli chodzi o nasz stacjonarny butik, stworzyłyśmy oddzielny fanpage i oddzielną jakby markę. Dlatego, że no, stwierdziłyśmy, że chcemy oddzielić te dwie rzeczy, zaznaczyć jakoś tak
tak w sposób szczególny to, że to jest oddzielne miejsce i że tam w tym butiku stacjonarnym jest jeszcze coś ekstra, bo tam jest również biżuteria konfekcjonowana, taka gotowa, klasyczna, więc żeby to oddzielić, tym powodem właśnie było to, że tam w tym butiku stacjonarnym jest nie tylko ten handmade, ale są dodatkowo jakieś jeszcze dla panien młodych produkty. Stworzyłyśmy dwie strony na fanpage'u, ale jeśli czujesz, że nie ma takiej potrzeby, to nie rób tego, dlatego że się ludzie mogą podzielić. Łatwiej chyba jest nad tym zapanować na Instagramie, bo tam on jest bardziej wizualny i bardziej działasz zdjęciami. Natomiast jeśli nie masz takiego jakiegoś szczególnego powodu, żeby to robić, to robiłabym to w obrębie jednego fanpage'a, tylko zaznaczała, że w kategorii home, czy w kategorii dekor, czy w kategorii fashion na stronie znajdziecie już albo że nowość z kategorii takiej, albo nawet jakiś taki znaczek zrobić, czy napis na zdjęciu samym, który publikujecie. Jakoś tak, żeby zaznaczyć i dać do zrozumienia klientom, że to, że do tej pory przez ostatnie 10 wpisów na fanpage'u to były kolczyki, a tu nagle kwietnik, to nie znaczy, że zmieniacie zawód, tylko no, czyli niszę, tylko że macie taki podział i to jest celowe. Katarzyna pisze, jeju, to ja już, co mnie wyróżnia? A, dobra, 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 to potem, na razie nie będę czytała odpowiedzi, bo chcę sobie to... Strasznie jestem w ogóle ciekawa tych odpowiedzi. Powód takiego pytania też jest pewien, to nie jest pytanie przypadkowe. Powodem moja córka właśnie pod oknem, bo na parterze jestem, pod oknem macha do mnie przez okno, odmacha mi. Cześć dziewczyny. Co ja mówiłam? A, że pytanie nie jest przypadkowe. Ono się z czegoś wywodzi, ale to powiem Wam potem, z czego się ono wywodzi i po co jest zadane i dlaczego i kto to wymyślił. Obie wymyśliłyśmy w sumie, ale dlaczego? To Wam powiem dlaczego takie, a nie inne pytanie, bo tych pytań mamy całą listę. Nie myślcie sobie, to nie jest ostatni konkurs na live. Tych konkursów będzie więcej i myślę, że zrobimy taką tradycję, że na live'ach będą takie konkursy. Dobra, żeby nie. Beata pisze, że tak, kategoria to bardzo dobra rada. Super. Dobra. Druga strategia. Druga strategia jest taka. Robicie różne rzeczy w różnych technikach. Kochacie wszystkie jednakowo. W ogóle nie ma mowy, żebyście zrezygnowały, bo lubicie i makramę, i metaloplastykę, i dzierganie na szydełku, i haftowanie krzyżykami, i scrapbooking, robienie pudełeczek. I nie wyobrażacie sobie życia bez którejś z tych działalności. Troszkę odradzam robienia bardzo, bardzo dużo, że jakby musicie też wyczuć taki moment, w którym nic nie robicie dobrze, bo robicie tego tyle. Więc dobrze jest jednak gdzieś tam się skupić i wybrać takie ulubione. Ania pisze, o to ja. No właśnie, ale Ania, jak będziesz myślała sprzedażowo i biznesowo, to jednak myślę, że albo coś zamienić na coś, albo coś zostawić w takiej sferze tylko hobbystycznej, a coś jakby pozostawić w sferze biznesowej. Ja tutaj mam taki przykład, mam nadzieję, że się moja... Przepraszam, koleżanka nie obrazi, ale wiem, że ona też prowadzi teraz live'a na swoim kursie o robieniu zdjęć na białym tle, więc nawet jakby co, to mnie tutaj nie ochrzani w komentarzach i zobaczy to potem, a potem to ja udam, że wcale nie widziałam jej komentarza i no, i dlatego jej przykład podam teraz. Pewnie już wiecie, o kogo chodzi, bo chodzi o Edytę Woźniak. I ona tutaj jest bardzo dobrym przykładem, bo Edyta ma wiele pasji. I te techniki niekoniecznie się ze sobą łączą. Więc w takim przypadku, kiedy macie wiele technik i różne produkty, i nie ma pomiędzy tymi technikami wspólnego mianownika, ani pomiędzy tymi produktami wspólnego mianownika, tworzycie nowe marki i budujecie portfel marek. Nie ma tu innego, moim zdaniem, nie ma innego rozwiązania. I tak Edyta stuka zakładki pod marką 100 Bookmarks. Robi biżuterię ślubną pod marką Anel, biżuteria ślubna, i jak to ona mówi, swary nadziewa na bigle pod marką Marisella. I o nie, jest! Ale bądź dla mnie miła! Edyta napisała, a nieprawda, bo ja już miałam o 18, więc mam czas, żeby cię opierdalać jak coś. Cicho.
cicho, nikt, dzieci nie ma, moje na dworze. O, przepraszam, okrzyczeć. No właśnie, to przekleła Edyta moimi ustami, więc to się nie liczy. Wracając do meritum, że tak powiem, tego, tej strategii. Robicie portfel marek, tworzycie osobną markę do osobnej techniki i tak jak Edyta to zrobiła, wiadomo, że to są jej marki. Ona jakby pokazuje twarz swoją za każdą z tych marek. I wiadomo jest, że tworzy zakładki do książek i biżuterię ślubną i te sfary na biglu, bo ona pokazuje po prostu, mówi o tym. Jest, zawsze jestem miła, pisze Edyta. Tak, zawsze jest miła. Chyba, że nie jest, ale zawsze jest miła. Danka pisze, aha nie, Danka dodała reakcję super do tego filmu, dzięki Danka. Więc Edyta pisze tylko czasem mniej. Więc ta strategia polega na budowaniu portfela marek. I pamiętajcie, warto czasami którąś z tych technik pozostawić w strefie hobby. Nie robić z tego komercyjnego zajęcia, dlatego że nie dacie rady. Dlatego, że jeśli się rozdrobnicie pomiędzy 6 różnymi markami, żadnej z tych marek nie będziecie w stanie promować efektywnie i promować dobrze. Myślę, że Edyta jeszcze pisze, że ma jeszcze twórczy warsztat, tak? I jeszcze masz zdjęcia na białym tle. Kurs dla ludzi, którzy chcą, dla ludzi, którzy chcą wykonywać zdjęcia produktów na białym tle. Dla mnie jesteś w ogóle maszyną, która, ja nie wiem, nie potrafię tego złożyć, jak ty to ogarniasz, ale ogarniasz, no więc w sumie da się. Da się to ogarnąć, natomiast no wiem, że ja bym miała kłopot, dlatego część z tych rzeczy zwyczajnie zostawcie sobie jako hobby, jako coś, po co sięgacie, żeby się zrelaksować po ciężkim dniu i nie macie jakichś zamówień, nie nudzi wam się ta technika dzięki temu. Także tak, a tutaj robimy portfel marek, każdą nazywamy inaczej. Możecie się pokazać za tymi markami, że to wy jesteście odpowiedzialne za to, co tam sprzedajecie, ale to też nie jest jakoś taki wielki wymóg, bo jeśli nie chcecie, to wcale nie musicie. Chociaż w sumie musicie, bo ten regulamin to jednak wymaga podania, kto tam stoi. No ale wiecie, o co chodzi. I teraz jest trzecia strategia. W przypadku, kiedy masz, działasz w tym samym, jakby na tym samym polu, ale pracujesz w różnych technikach albo tworzysz różne style, ale w tym samym obszarze. I co mam na myśli? Na przykład tworzysz biżuterię albo na przykład szyjesz ubrania i masz w swoich produktach na przykład poczekajcie, bo Ania zadała dobre pytanie, ja tego nie wyjaśniam do końca, że rozumiem, że wtedy dobrze jest prowadzić 2 czy 3 strony na fanpage'u. Tak, do każdej z marek robicie osobną stronę internetową, osobnego bloga, osobny profil na fanpage'u, na Facebooku, osobny profil na Instagramie i na jakby osobno, traktujecie to jako zupełnie niezależne, osobne twory. I możecie oczywiście robić takie cross-promocje pomiędzy tymi, na przykład wyobrażam sobie, że Edyta mogłaby zrobić taką promocję z okazji, nie wiem, Dnia Matki, że przy zakupie, nie wiem, zakładki 100 Bookmarks, zniżka na zakup biżuterii, kolczyków z nadzianych tych sfarów na bigla. Można to robić, ale no jakby dzielimy wyraźnie, robimy no portfel marek, tak jakby portfel firm różnych, oddzielnych. Wracam do trzeciej strategii. Strategia, w której działacie w jednym obszarze, ale różnymi technikami. Czyli na przykład szyjecie, robicie ubrania, macie sklep z ubraniami, ale w tym sklepie z ubraniami macie dzianinowe sukienki, macie tiulowe spódniczki, macie koronkowe body, macie kurtki takie wełniane, macie na dziergane czapki na szydełku, nie wiem co tam jeszcze można mieć, dresowe kiecki. I co wtedy? Wszystko niby ubranie, ale jak to wrzucić do jednego wora, no to jak to będzie wyglądało? Okropnie. No będzie straszny, nie, no ani ład, ani skład. Więc, o nie, ten komentarz muszę przeczytać, bo mi Danka napisała, że ślicznie wyglądam, Danusia. Dziękuję Ci bardzo. Nie ma to jak połechtać moją próżność.
która i tak jest duża. Jeszcze teraz ją napompowałaś, Danka? Przykład. Przykład, kto podzielił na kategorię, znacie tę osobę wszyscy, Ania Dziubeka. Dziubek, przepraszam, Dziubek Ania. Ania Dziubek i marka Dziubeka. Baj Dziubeka nawet. Jeszcze dzisiaj przed live'em zerknęłam na jej stronę, żeby zobaczyć, czy się nie mylę, czy faktycznie te kolekcje są, bo tutaj w tym przypadku tworzymy kolekcję, nie powiedziałam tego, ale w myśli to powiedziałam, tylko wy tego nie słyszałyście. W przypadku, kiedy robicie w jednym obszarze wieloma technikami albo wieloma stylami, bo macie boho, rustykalny, tutaj do ślubnych nawiązuję, ale też do wystroju wnętrza tak może być, i glam, i jakiś rok, i jakiś jeszcze, to tworzycie kolekcję. W obrębie jednej marki wyraźny podział na kolekcję. Kolekcję, kluczem do podziału kolekcji jest styl, kluczem do podziału kolekcji jest technika, w której tworzycie, kluczem do podziału kolekcji są materiały różne, bo na przykład tworzycie w srebrze, w miedzi, w mosiądzu i w alpace, no to robicie kolekcję jedną na miedź, jedną na srebro, jedną na tam alpakę i na tam, co tam jeszcze było, mosiądz, tak? Jakby jeden klucz do podziału i kolekcje stworzone. I to rozwiązuje Wasz problem. Przed live'em sprawdziłam Ani Dziubek stronę. Ma 25 kolekcji. Nie bójcie się mieć wiele kolekcji na swojej stronie. To naprawdę wygląda lepiej niż jakbyście wrzucały te wszystkie produkty do jednego worka bez większego ładu i składu. Robimy kolekcję i koniec. I rączki w kieszonki, wszystko ładnie poukładane. I wtedy też macie łatwość, wrzucacie jakiś produkt na fanpage czy na Instagrama i piszecie nowość z kolekcji jakiejś tam. Albo w kolekcji tej i tej mamy nowe produkty i pokazujecie, jak to wygląda. Później bardzo łatwo też na stole, na targach podzielić to, no. Podzielić to na stole tymi kolekcjami. Naprawdę to rozwiązuje bardzo, bardzo dużo i no nie widzę innego rozwiązania. Po prostu uważam, że ten jest najlepszy. To rozwiązanie jest najlepsze. Także tak, słuchajcie. Ja chyba powiedziałam wszystko. Patrzę na notatki. Nic nie zapomniałam. Zaraz wam to ładnie podsumuję. Zapytam, jak wam idzie wymyślanie odpowiedzi na pytania. Danka pisze, że powinna się wreszcie zmobilizować i robić porządki. A tam było kilka komentarzy. Pozwijcie, nie pozywajcie mnie. Pozwólcie, że przewinę. Alicja pisze. A nie, jeszcze Karolina pisze, że Danka ma rację. Popatrzę ci w oczy tak jak ostatnio, Karola. Ala pisze, można powiedzieć, że ja mam trzy marki. Pierwsza to Alicja czaruje z moją główną przyszłą działalnością sutaż. Czekaj, to nie tak proste. Diamond KLNG and Queen, gdzie mam produkty srebrne. Strona założona przeze mnie, ale prowadzę ją wraz z przyjacielem jubilerem. A trzecia to Galaxy Minerals, gdzie wystawiam zdjęcia kamieni naturalnych zbieranych przez nas i sprzedawanych. I bardzo dobrze, wszystko jest podzielone, jest jasność, jakaś spójność tego i w ogóle to wygląda, to dobrze wygląda. O, zapomniałam wam powiedzieć o jednym powodzie, ale dobra, to jak będę podsumowanie robiła, to przypomnijcie mi, że tam jeszcze jeden punkt jest wśród tych powodów, bo tutaj Ali odpowiedź mi przypomniała, że przecież nie powiedziałam o tym. Adrianna napisała odpowiedź konkursową, Ewa napisała odpowiedź konkursową, Kasia dodała reakcję, super, Danka napisała, że powinna, to już czytałam, a Agnieszka Piechocka napisała odpowiedź, Karola Zoja, ach na to moje wejrzenie w oczy. Nina pisze, wszystkie klientki powiadają, że moja biżuteria jest szalenie oryginalna. Jakoś w to wątpię, ale niech będzie. A, to rozumiem, że to jest odpowiedź na, no dlaczego wątpisz? Jak klientki ci to mówią, nigdy nie wątp w to, co mówią klientki, chyba że mówią coś złego. To wtedy trzeba brać pod uwagę, ale można wątpić. Tak. Dobra, dziewczyny, słuchajcie. Ja powiedziałam, co miałam powiedzieć. Teraz jest czas na to, żebyście zadawały pytania.
Ja sobie zerknę, na jaki mamy czas. Czas mamy dobry, patrzcie, godzinkę. Super, nie? Kompaktowo, nie rozwlekam się, chociaż też trochę tak o pierdołach pogadałam z wami, ale no tak całkiem tak, w ogóle no całkiem poważnie to tak też niedobrze. Więc trochę musiałam wam popowiadać takich off-topowych. Czekam teraz, możecie zadawać pytania odnośnie strategicznego planowania produkcji, a ja w międzyczasie jeszcze wam tak, no, podsumuję to, co dzisiaj powiedziałam, żeby było tak ładnie klamrą spięte, żeby nie było tak od sasa do laso. Jan pisze live, a ja mam gości. Janie, nic nie ma straconego, dlatego że nagranie tego live'a będzie tutaj wisiało i na pewno, no, i na pewno nie zniknie, więc obejrzysz sobie, jak już goście pójdą. I odpoczniesz po gościach, bo to też tak. Adriana pisze, że miałam podać jeszcze jeden powód, który ci przyszedł na myśl przy odpowiedzi Alicji. Tak, więc teraz tak, podsumuję, zacznę od podsumowania tych powodów, o których mówiłam na początku i zacznę od tego, o którym zapomniałam. Pamiętajcie, dziewczyny i Janie, bo chyba jesteś jedynym rodzynkiem, który tam zajrzał do nas, że chaos i nieporządek bardzo negatywnie działa na percepcję klientów. Bardzo. Same sobie pomyślcie, jak wchodzicie gdzieś do sklepu z ubraniami, to i załóżmy, że jest tak o i leżą ubrania na podłodze i gdzieś tam i tutaj wszystko tak o porozrzucane. No czy wy macie ochotę do takiego sklepu w ogóle wchodzić, czy w progu macie tak dobra, obok jest inny sklep, tam widziałam przez szybkę, jest porządek, idę tam, tutaj nawet nie wchodzę. Klienci nie lubią chaosu, nie lubią nieporządku. Oni lubią wchodzić i widzieć, że jest ład i porządek. Oni się czują wtedy, że ktoś się liczy z tym, że oni przyjdą. Przecież do bajzlu nikogo nikt nigdy nie zaprasza. Więc oni się czują, dobrze się czują, wchodząc czy na stoisko, czy na stronę internetową, czy na fanpage. Jakby, no lepiej, lepiej, lepiej w odbiorze wygląda ta strona. Oni się czują lepiej, więc jak oni się czują lepiej, to są w lepszym nastroju do kupowania. Chętniej wyciągną te pieniążki i chętniej zrobią tą wymianę pieniądz za waszą rzecz. Więc jakby tutaj to pierwsze wrażenie to już ich nastraja do tego, czy oni w ogóle rozważą, czy chcą szukać, co wy tam macie. Dlatego to jest ten powód. To jest ten powód, o którym zapomniałam wcześniej. Edyta pisze. Mam pytanie, czy w zimnej Zosce dalej dają pistacje? Dają. Kropka. Karolina pisze, no i teraz się zastanawiam, jak powinnam zadziałać przy swoich pracach. Karola, ja bym tworzyła osobne brandy. Robisz piękne te grafiki i robisz piękną ceramikę i robisz piękną biżuterię. I o ile biżuteria ma elementy ceramiki, więc tutaj mogłabyś spokojnie to połączyć no, w kategorię. O tyle te grafiki ja bym jakoś je oddzieliła, wiesz, przepiękne są, naprawdę są przepiękne, ja uwielbiam. W ogóle muszę wam pokazać, Karolina ma tak hipnotyzujące filmiki z procesu rysowania. Napisz, Karola, jaka to jest technika rysowania, bo ona się jakoś nazywa takim cienkim flamasterkiem, że ja za każdym razem, jak Karola stawia te kropeczki, a tych kropeczek jest milion na takiej jednej kartce, ja nie potrafię się oderwać. Ja jestem przykuta do tego ekranika i koniec. To muszę do końca, do ostatniej kropki doczekać. Dobra, więc lecę z podsumowaniem szybkim, takim błyskawicznym, a wy tutaj piszcie pytania i ja postaram się na nie odpowiedzieć na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile mój mózg pozwoli mi w takim szybkim trybie odpowiedzieć. Więc tak, po co planujemy strategicznie produkcję. Numer jeden, aby ludzie wiedzieli, co sprzedajesz. Numer dwa, łatwiej ci będzie, o tym chyba też zapomniałam powiedzieć, łatwiej ci będzie budować taką pozycję eksperta. Ja wiem, że to brzmi słabo, pozycja eksperta, ale ludzie muszą wiedzieć, w czym jesteście dobrzy, żeby mogli wam zaufać i kupić od was, bo jeżeli ktoś obok będzie robił w takiej samej technice albo rzeczy podobne i uznadzą, że on jest lepszy w tym, czyli jest lepszym, większym ekspertem, oni poczują się bardziej bezpiecznie i nawet więcej mu zapłacą, żeby kupić u niego. Więc taki podział, takie zaplanowanie strategiczne tej, znowu dziewczyny tutaj zaglądają przez okno, takie planowanie tych kolekcji pomaga wam budować pozycję tego eksperta.
ułatwiacie sobie pracę nad tworzeniem kontentu, nad tworzeniem tego brandingu, nad wymyślaniem rodzaju reklamy, czyli łatwiej Wam jest tworzyć ten marketing. To, że łatwiej Wam jest tworzyć ten marketing, sprawia, że wydajecie mniej pieniędzy lub spędzacie mniej czasu na tworzenie reklam i na tworzenie treści, które mają przyciągnąć do Was Waszych klientów. Macie ład i harmonię na stronie, to dobrze działa na percepcję Waszych klientów. Ja to cały czas zerkam, przewijają się te komentarze. Tniecie koszty reklamy, to powiedziałam. Dywersyfikujecie rynek, to jest to, o czym mówiłam, że jest ta pizza, że są kawałki i jesteście w stanie wykroić sobie więcej kawałków pizzy, bo macie ładnie to wszystko podzielone. Łatwiej znaleźć Wam dostawców i łatwiej jest Wam negocjować ceny za produkty lub negocjować lepsze warunki, bo jesteście w stanie naraz jakby zamówić więcej. Więc to Wam daje tutaj taki argument, to ja na przykład to bardzo odczuwam, jeśli chodzi o zakup materiałów do tworzenia kolekcji z koronek. Dlatego, że metr koronki w porównaniu z koronką, którą kupuję na belce, jest naprawdę bardzo drogi. I mi, jeżeli wiem, że mam taką kolekcję i średnio sprzedaję tyle i tyle, i na razie nie planuję jakoś tak robić takiego miszmaszu, tylko to jest konkretnie, to jest to, co będę robiła w tym sezonie. Ja wiem, że mogę sobie pozwolić na to, żeby zamówić w belkach czy w dużych zwojach. I dzięki temu jestem w stanie wynegocjować dużo, dużo. I to nie są jakieś drobne kwoty, że zapłacę 10 zł mniej za rolkę tej koronki, tylko to czasami są naprawdę porządne rabaty, porządne pieniądze. Następny powód to jest taki, że minimalizujecie efekty sezonowości lub w ogóle jesteście w stanie zapobiec sezonowości sprzedaży w waszej firmie, dlatego że podzielicie sobie tak te produkty, że jesteście sobie w stanie zakleić każdą lukę, każdy martwy sezon. Jeżeli ta marka ma martwy sezon tu, no to ta wtedy ma pik sprzedażowy. Ta ma pik sprzedażowy, jeżeli ta ma znowu martwy sezon. Te dwie mają martwy sezon, to te dwie mają piki sprzedażowe. I jesteście w stanie tutaj na zaś jakby zaplanować sobie, wiecie, kiedy jaką kolekcję wprowadzić, bo wiecie, że tutaj jest pik i tu jest pik, no to tutaj odpowiednio wcześniej taką kolekcję, czy takie nowe produkty, czy taką nową linię, czy taki nowy kolor, czy taki nowy produkt, przepraszam, półprodukt, czyli taki nowy kamień, czy jakąś linię z kamieniami. No, jakby, no jesteście w stanie to sobie zaplanować już odpowiednio wcześniej. Następny powód to łatwość dostania się do galerii, bo jesteście w stanie im pokazać, wyjść do nich z ofertą jakiegoś produktu, którego oni nie mają lub mają mało. I wiadomo, że takie produkty, zwłaszcza jeśli się robi na nie trend, oni chętniej przyjmują, więc jeśli nigdy nie dostaliście się do Pakamery z czapkami, to może dostaniecie się z sukniami dresowymi, albo może dostaniecie się z rękawiczkami. Bo sobie to ładnie podzielicie i no i zechcą was wtedy, bo zobaczą, że masz produkt i że to się nie miesza o tako jak w garnku z tym gulaszem węgierskim. Łatwiej robić cross-promocje pomiędzy swoimi własnymi produktami i łatwiej jest wprowadzać nowe kolekcje i nowe produkty do oferty. Jeżeli macie to wszystko poplanowane strategicznie. Zerknę jeszcze. No i sterujecie, jesteście w stanie, wiadomo, do pewnego momentu sterować dochodami. I to było podsumowanie tych powodów, dla których warto zaplanować tą produkcję strategicznie. I teraz trzy strategie, podsumowanie. Różne techniki, przepraszam, różne produkty w obrębie jednej techniki, tworzycie kategorie. Różne techniki i różne produkty, tworzycie portfel osobnych marek i jeden obszar, ale różne techniki, tworzycie kolekcję w obrębie jednej marki. I to w zasadzie Wam rozwiązuje wszystko. Wszystko, co dotyczy planowania produkcji, co dotyczy ekspozycji produkcji, co dotyczy sposobu, w jaki pokazujecie te produkty swoim klientom, czyli to ma naprawdę bezpośredni wpływ na to, ile i jak sprzedajecie. Musi być porządek, musi być ład i logika w tym, co pokazujecie klientom, bo w przeciwnym razie będą zdezorientowani, będą się czuli niezaopiekowani, będą się czuli totalnie olani, bo jest burdel i oni nie chcą być goszczeni w miejscu, gdzie jest zwyczajnie nieład. Tyle. Zamykam kajecik, patrzę, czy są pytania. Czekajcie.
Zawsze się boję, jak przewijam sobie te pytania, że coś kliknę i przerwę. Ale jakbym przerwała, to nie bójcie się, bo będziemy odpowiadać, no, pisemnie. Jakby coś tego. Joanna Młotkowska-Brach pisze: o tak, też uwielbiam filmiki Karoliny. Kocham, są hipnotyzujące. Absolutnie. Karolina, ja chyba zrobię jakiś live na temat, jak po prostu porwać klienta. Ja wiem, no może zrobimy po prostu taki temat na temat rodzaju kontentu i czym tego klienta tak przyczepić do strony na dłużej, żeby nie uciekał od razu, bo twoje filmiki to robią. No ja nie jestem w stanie się oderwać. Danka pisze: Karolina to nie rysunek, to czysta magia, to prawda. Karolina napisała, że Asia wstała. Jak to wstała? No nie! Boże, współczuję. To teraz będzie ganiała do drugiej w nocy. Adrianna Zoch: czy na stronie internetowej robię takie podziały linii i kolekcji tylko na podstawie fotografii? Na przykład kombinezony, pod spodem zdjęcie kombinezonu i tu pod spodem kafelki zdjęć. Czekajcie, muszę przewinąć. Obrazujące linie, na przykład floral, zdjęcie motywu roślinnego, animal, zdjęcie motywu zwierzęcego, moich tkanin. Czy jak wizualnie to wyglądać by miało? Możesz dodać na przykład osoby, która dobrze ma to zrobione w sklepie na stronie www. Czekaj, muszę sobie jeszcze momencik. Okej, wiesz co, Adriana, odpowiem Ci na... Odpowiem Ci na podstawie mojej strony, jak ja to mam. Zajrzyj sobie, uważam, że mam to zrobione oczywiście dobrze, więc podam mój przykład. Adriana, zajrzyj sobie na www.pilow-design.pl. Ja mam podział na kolekcję, zrobiony kluczem rodzaju. W sensie takim, że mam podzielone, mam w zasadzie dwupodział, bo mam podział z pierwszej strategii, czyli mam podział na kategorie, bo mam biżuterię ślubną, sutaż i ozdoby do włosów. Uznałam, że to się nie łączy. I w obrębie tych kategorii mam wyróżnione kolekcje. Z biżuterii ślubnej, sutaż mam tych kolekcji więcej, z ozdób do włosów mam tych kolekcji mniej, ale ja już mam plan i pomysł na kolejne trzy, tylko nie mam kiedy tego wdrożyć, bo jest akurat pik sprzedażowy. Więc muszę robić to, co teraz klientki zamawiają, ale jak przyjdzie jesień, to pojawią się na pewno nowe produkty. I mam to konstrukcyjnie na stronie zrobione tak, że mam w górnej belce, w głównym pasku mam ten podział na kategorie, czyli biżuteria ślubna, sutaż i ozdoby do włosów. I w rozwijanym paseczku mam już poszczególne kolekcje do poszczególnych kategorii. Przy czym, ponieważ wiem, że klienci często się gubią na stronach albo coś przewiną za daleko, później nie chce im się wracać, więc sobie wychodzą. Mam ten podział na kolekcję, powtórzony jeszcze w międzyczasie, tak w połowie strony po przewijaniu, na zasadzie takiego wagonika ze wszystkimi kolekcjami, już bez tego podziału na kategorie, ale to jest taki po prostu taki shortcut do tych kolekcji, żeby w razie, jeżeli tutaj się zagubią, no to tutaj jest, aha, no dobra, to tutaj miałam iść i sobie tam pójdzie. Także tak. Mam nadzieję, że Ci troszkę rozjaśniłam. Monika Patecka, odpowiedź konkursowa, to potem będę czytała. Danka, już tak na poważnie biznesowo. Powstaje moja druga marka, znacznie dojrzalsza, ukierunkowana. Oj, Danka, napisz jaka? Co to za marka? Czy to ma związek z. Jestem strasznie ciekawa, zaintrygowałaś mnie. Weź, napisz koniecznie, co to za marka będzie. Czekajcie, bo muszę. O, coś nacisnęłam. No nie, Boże. Nie, dobra. Moment. Bo mi zaschło w gardłku. Już odpowiadam dalej. Adriana pisze: jak w mediach społecznościowych typu Instagram zrobić taki porządek? Działać pod sezony, czyli kombinezony zimowe, zdjęcia na Instagramie od października, kombinezony sukienki, mama i córka w sezonie. Tak, to jest, taka sezonowość jest dobra. Możesz się zastanowić nad zrobieniem,
Chociaż nie, tutaj po prostu podział na pory roku wystarczy. Tak, po prostu publikujesz to, co na bieżąco jest. No, tak jak napisałeś, kombinezony w zimie, sukienki w lecie. Piszesz oczywiście, że kolekcja ta, kolekcja ta. A jak na Facebooku? Podobnie, tak, sezonowo po prostu. No bo tak jak mówiłam tam wcześniej, już nie pamiętam, której z Was odpowiadałam. Jestem przekonana, że klient jak wchodzi na Facebook, to w pierwszej kolejności skroluje główny feed strony. Jeśli go ten feed do odpowiedniego momentu, czyli odpowiednio mocno go zaintryguje i zaciekawi, może wtedy szuka po kategoriach czy po tych albumach, o których tam któraś z Was wspomniała. Natomiast uważam, że główny feed fanpage'a to jest to, co uwagę klienta przykuwa w pierwszej linii. Tak jak to robią takie marki jak Bonprix na przykład. Oni w lecie publikują zdjęcia strojów kąpielowych, letnich sukienek, potem w zimie, wiadomo, kurtki, płaszcze, buty zimowe. Przy czym za każdym razem piszą, że kolekcja ta, linia ta, albo nowy sezon 2018, czy tam 2019, jakby sygnalizują, że to nie jest tak, że zmieniliśmy, bo byliśmy do tej pory producentem płaszczy, ale od dzisiaj już będziemy produkować staniki, te bikini. Tylko, że nowa kolekcja, nowa linia tej kolekcji. Także sygnalizują, że to jest wszystko, jakby ma sens. Jezu, znowu coś nacisnęłam. Ksenia, z tym burdelem to o mnie. Ksenia, wcale nie jest, nie jest tak strasznie. U ciebie to jest tak spójne wszystko, tak połączone tą techniką art kleja, a twoje produkty są tak urocze, że jakby tutaj tym się bronią. To jest jeden z tych przypadków, w których produkt broni się sam. Można. Joanna Młotkowska-Brach pyta: a jak uważasz, z jaką częstotliwością sprowadzać nowe kolekcje? Czy warto być w tym regularnym? Czy zdać się na natchnienie? Czy czekać, aż mi się zechce? Czekałabym, aż mi się zechce, Joanna, i ja tak robię. Bo bywa tak, że mam natchnienie i zrobię coś nowego. To mi się dzieje bardzo często. I bardzo często początki moich kolekcji wyglądają tak, że mam jedną rzecz w nowej technice albo coś zobaczyłam i tak mnie zainspirowało to do zrobienia czegoś, nie wiem, no różne rzeczy mnie inspirują, ale no wpadłam na jakiś pomysł, ale nie mam czasu na tworzenie od razu całej linii, więc robię jedną rzecz i tu się wyżywam artystycznie na tej jednej rzeczy, natomiast na wykreowanie nowej kolekcji czekam, aż mi się zachce zrobić tych produktów więcej. Więc tutaj jakby zaczynam pracę nad kolekcją, jak mnie natchnie, jak jestem natchniona. A całą kolekcję publikuję, jak mi się chce. Też to chcenie jest ważne pod tym względem, że jak ci się będzie chciało ją zrobić i chciało ją będzie ci się opublikować, to też zrobisz to lepiej, bo nie będziesz robiła od nich chcenia. Karolina, widzę. A wyobraź sobie, że nie wiedziałam, że one tak działają. Były trochę taką zapchajdziurą. No ładna mi zapchajdziura. Życzę Wam wszystkim takich zapchajdziur, jakie ma Karolina na fanpage'u. W ogóle wejdźcie sobie na fanpage Karoliny Gledkier i zobaczcie sobie te zapchajdziury. Ja się założę, że nikt z Was nie będzie w stanie oderwać się od tych filmików. Nikt. No, może jednostki. Ale no, są niesamowite. Katarzyna pisze, że robi ostatnie podejście do swojej działalności. Jak nie wyjdzie, to rzucam. Także chłodnie. Chłonę i słucham i mam nadzieję, że to pyknie. Katarzyna, słuchaj, trzymam kciuki, żeby pykło, jak to mówi moja córka. Pykło mi, mamo, albo nie pykło, ale życzę ci, żeby ci pykło. Jeśli mogłabym ci coś poradzić, to jeśli nie musisz, to nie działaj pochopnie. Poczekaj, usystematyzuj sobie wiedzę taką sprzedażową, może załóż sobie zeszyt, to dobrze działa, dobrze działa, jeżeli piszesz sobie różne pomysły, czy różne pomysły na strategię, czy różne pomysły na marketing w jednym miejscu i później sobie czerpiesz z tego. Jakby daj sobie taki czas na naukę, bo jeżeli coś tam długo nie wychodzi, znaczy, że coś jest robione źle i jeżeli to jest Twoja pasja, to ja bym tak pochopnie z tego nie rezygnowała. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych pieniążków, to oczywiście można sobie dodatkowej pracy jakiejś poszukać. Czy jakiś dodatkowy etat, żeby mieć... Zapchaj dziurę, Karolina, to jest wtedy zapchaj dziura.
Ale z pasji takiej bym nie rezygnowała i poświęciła czas na to, żeby się douczyć, może porozmawiać z kimś doświadczonym bardziej, może ktoś zechce taki mastermind z tobą, podzieli się z tobą swoimi doświadczeniami w podobnej działalności. Wbrew pozorom są ludzie, którzy dzielą się swoim doświadczeniem biznesowym, nawet jeśli o radę pyta konkurencja. Powiem wam, że najlepsze mastermindy takie telefoniczne mam z Edytą. No i jeszcze z Kasią Tomasik, ale ona nie jest moją konkurencją. Ale chodzi mi o taki mastermind w obrębie, powiedziałoby się, konkurencji, bo Edyta przecież też robi biżuterię ślubną, ale mi się bardzo dobrze z nią rozmawia na tematy biznesowe i jak sobie, oczywiście jak obie mamy na to ochotę i tak się zgadamy, to naprawdę z tego wypływają jakieś tam, przynajmniej dla mnie, nie wiem czy dla Edyty, przynajmniej dla mnie jakieś tam cenne wskazówki i zawsze coś później z tego, może nie od razu, ale za jakiś czas coś tam z tego zawsze się wykraja, rodzi. Czasami w bólach, ale także nie bój się pytać, nie bój się rozmawiać z ludźmi. No są tacy, którzy ci powiedzą, ej, weź spadaj, co to nie będę ci mówił, ale kurczę, wśród 10 takich, to ci powiedzą, spadaj, spotkasz jedną, która się otworzy i ci powie kilka fajnych rzeczy i ty na podstawie tych fajnych rzeczy będziesz w stanie pchnąć to. Także spokojnie, nie działaj pochopnie. Pieniążki, jeżeli potrzebujesz, to tak, ale nie rzucaj tego. Danka pisze też, nie wiem o co chodzi. A, że też z wahadełkiem. Danka, napisz, po prostu napisz. Albo jak nie chcesz jeszcze się ujawiać publicznie, to mi w privie proszę, bo jestem ciekawa. Ewa pisze. Obecnie na stronie mam podział na naszyjniki, pierścionki, bransoletki. Mogę podzielić na kolekcję, ale czy wtedy do każdej kolekcji robić podział na pierścionki, wisiorki, czy w kolekcji produkty powinny być bez kategorii? Zależy. Musisz pomyśleć. Miałam kiedyś na stronie, ci powiem może z tej strony. Miałam kiedyś na stronie podwójne, potrójne w zasadzie menu, bo miałam podział na kolekcję i miałam podział rodzajowy na właśnie kolczyki, bransoletki, wisiorki, naszyjniki, grzebienie do włosów. I obserwując ruch na stronie, właśnie tutaj musisz popatrzeć, którędy te klientki twoje chodzą, jak one się na stronie zachowują. Do tego masz Google Analytics, jeśli nie wiesz, jak to sprawdzić. Czasami taką informację, pukają dziewczyny do mnie, czasami taką informację jesteś w stanie wyciągnąć z zaplecza strony, a czasami musisz się poposiłkować właśnie Google Analytics. Tam jest taka funkcjonalność, która ci pokazuje, którędy ci klienci chodzą. Czemu o tym mówię? Ja na swojej stronie zrezygnowałam z tego podwójnego menu, dlatego że częściej i szybciej wychodzili ludzie, jeżeli miałam podział na kolczyki, bransoletki i wisiorki i tak dalej, i tak dalej, niż jak wchodzili przez menu na kolekcję i tam już nie było rodzajowego takiego podziału, tylko oni jakby na jednym ekranie widzieli, że są kolczyki, bransoletki, że mogą to składać w komplety albo nie. Także no, taka moja odpowiedź jest, że zobacz, jak ci klienci chodzą, po jakich hasłach do ciebie i którędy nawigują po tej stronie i zastanów się, czy... Bo to nie ma tak, że ta jest zła, a tak ta jest niedobra. Ten sposób zły i ten niedobry. To musisz dopasować do tego, w jaki ci klienci sposób chodzą po tej twojej stronie. Karolina. Adrian. Aha, Karolina odpowiada Adrianie, to ja już tego nie będę czytać. Monika pisze. U mnie ostatnio pojawia się pasja prac t-shirt yarn. Nie wiem, co to znaczy, ale... Pewnie coś tam z t-shirtami. Więc poważnie myślę nad podziałem. Zastanawiam się, czy lepiej podzielić na przykład Mojka Jewelry, Mojka Bags, by stworzyć odrębną markę. Czekaj, czekaj. Trochę przemyśleń przede mną. Dzięki za wskazanie drogi. Monika, proszę bardzo. Jeżeli coś ci się rozjaśniło, to jestem przeszczęśliwa, że mogłam do tego przyłożyć swoje 3 grosze. Jeśli chodzi o podział Mojka Jewelry, Mojka Bags, to tak się trochę łączy.
No, musisz się zastanowić, czy to już będzie na tyle, czy to będzie już na tyle rozłączne, że to będzie już ten czas, kiedy robić dwie, podzielić na dwie kategorie, czy po prostu zrobić. Może i tak, może i kategorie. No. Alicja, a co myślisz o ciągu publikacji oraz o zasięgu postów na fanpage'u? Co myślę o zasięgu postów na fanpage'u teraz, obecnie, co się zrobiło z tym zasięgiem? Ale błagam cię, nie proś mnie, żebym powiedziała, co myślę o zasięgach na fanpage'u i co się z nimi stało. Musiałabym użyć bardzo brzydkich słów i bardzo niecenzuralnych, ale na pociechę powiem, że przez to, że znaczy przynajmniej ja tak zauważyłam, przez to, że spadły zasięgi organiczne na fanpage'ach, tak mi się wydaje. Bardziej efektywna jest reklama płatna, więc zależy, kto jak na to patrzy. Dla mnie to dobrze. Znaczy, niedobrze, że organiczny ruch jakby zmalał, ale no może to za szybko wniosek wyciągnięty jest, bo ta zmiana algorytmów nastąpiła stosunkowo niedawno i to jeszcze jakby się wszystko nie pożarło, żeby jakieś tam wielkie wnioski z tego wyciągać, ale moim zdaniem przez to, że organiczny ruch, organiczne zasięgi spadają, rośnie efektywność i rośnie jakby, rośnie efektywność i maleje koszt reklamy płatnej, więc zależy co planujesz. Danka pisze, żeby Katarzyna nie działała pochopnie. No właśnie. Czy tylko u mnie nic nie słychać? Nina pisze, czy tylko u Niny nic nie słychać? Ej, dajcie znać, czy mnie słychać. Powiedziałam to zdanie jednak, ale przynajmniej nie na końcu, tylko na. Danka pisze, że słychać. Uff. Edytka postawiła mi serduszko. Nie wiem za co, ale widocznie coś jej się spodobało. Edyta pisze, tia, nie wierzcie jej, wcale mnie nie pyta, czy mam ochotę, tylko dzwoni. W ogóle się wcześniej nie zapowiada mojej sekretarce. Nie. A Karolina pyta, a mastermindy ze mną to co? Karolina, ja jestem tak przyzwyczajona do mastermindów z tobą, że to już w ogóle te nasze poranne rozmowy musimy wkleić, jak my wyglądamy, jak rozmawiamy, bo rano, zazwyczaj rano, jak do Karoliny przychodzi niania do dzieci, my dzwonimy na Messengera, robimy sobie wideokonferencję, ona pracuje nad marketingiem treści, nad planowaniem postów, ja pracuję zazwyczaj rano wtedy w warsztacie i robimy sobie wideokonferencję i czasami jest tak, że ja sobie muszę postawić ten telefon na przykład w namiocie bezcieniowym i robię zdjęcia, Karolina mi robi screenshota od swojej strony, że robię zdjęcia, jak z nią rozmawiam, a ona jest w namiocie bezcieniowym, także Karola, weź to, jak masz gdzieś pod ręką, to weź wklej to zdjęcie, jak gadamy. Więc tak, mastermindy z tobą to jest bardziej tak, jakbym ja sama ze sobą robiła ten mastermind, bo ty jesteś taka moja druga głowa, jakbym miała taką drugą głowę tu i tak sama do siebie gadam. Katarzyna pisze, że dzięki za dobre słowo. Słucham, zapisuję i wyciągam wnioski. Super. Monika, to ja jestem w czarnej dupie, bo nie mam żadnych podziałów kolekcji, kategorii, totalny żywioł. Więc Monika, moja rada jest taka, żebyś usiadła dzisiaj, ale jeżeli jesteś dzisiaj zmęczona albo jest za późno, bo jest godzina 21:20, zostaw to sobie, niech się uleży ci ta wiedza i naprawdę podziel sobie to albo na kategorię, albo na kolekcję, w zależności od tego, z jaką sytuacją masz do czynienia u siebie, czy jest to raczej różne rzeczy w obrębie jednej techniki, czy różne techniki i różne rzeczy, czy jeden rodzaj, ale w różnych stylach, czy w różnych technikach. Zastanów się i na pewno będzie lepiej. Tutaj do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, bo no nie ma, po prostu nie ma. To jest tak jak, nie wiem, że jak polejesz się wodą, to będziesz mokra. Nie ma wątpliwości, że jak zrobisz dobry podział na kategorię, na kolekcję czy na portfel marek, to wyjdzie ci to tylko. To może to wyjść przy oczywiście dodatkowym tym całym, jeżeli. Bo to jest tak, że musisz strategicznie, całościowo patrzeć na to, co robisz. Jeżeli tu zaplanujesz produkcję strategicznie i cała reszta też będzie dobrze dopasowana, to będziesz mogła zobaczyć tylko efekty na plus. Naprawdę. Ala pisze, ależ proszę odpowiedz. Nie, Ala, nie mogę. Nie wiem, niby nie jest już tak wcześnie, ale już tak nie. A poza tym muszę trzymać fason, że jestem kulturalna i nie używam brzydkich słów. Ale to naprawdę brzydko myślę. Brzydko.
Ania pisze, Gosiu, a jak chcę stworzyć dwie marki, to czy nazwy ich mają być zupełnie różne, czy mogą być częściowo wspólne? Na przykład Dinzu Beats i Dinzu Crochet. Jest taka biżuteryjka, nazywa się Ewelina Rząd, a jej marka, matka, nazywa się Sadia. Sadia robi biżuterię taką boho, taką no sutaszową, ale ona jest taka niesamowita, jest taka baśniowa. Sadia podzieliła sobie swoje produkty na kategorie właśnie i stworzyła nie tyle oddzielne brandy, co takie brandy córki. I jak sobie wklepiecie w Instagrama, jest Sadia bodajże Home albo Decor i jest Sadia Weddings. Przy czym mogę się mylić, jeśli chodzi o samą nazwę, ale jakby mechanizm tego podziału jest właśnie taki, że ona użyła tego członu brandu matki i sobie dopisała później jakby pod taką subdomenę sobie stworzyła w obrębie marki. O, jakbym tak, no, submarkę jakby. Więc tak, spoko, możesz w ten sposób to podzielić. Alicja, ja mam problem, bo nagle mam 18 tysięcy zasięgu, a po 2 dniach publikacji mam 16 tysięcy zasięgu. No, ale to wynika z tego, że zmieniły się algorytmy Facebooka. Mark Zuckerberg po prostu doszedł do wniosku, że te zasięgi organiczne muszą zostać ograniczone, żeby mógł więcej zarabiać. Zwyczajnie. Nie napisze, że już teraz słychać, Karol napisze, że słychać, Monika słychać. Edyta pisze, że mastermind z Karoliną to nie jest mastermind, to tylko tresura. Tak, Karolina jest bardzo taka zorganizowana i jej nic nie umyka. Jej nic nie umyka, wszystko ma w kajeciku odnotowane, wszystkie terminy, wszystko jest zrobione na tip-top. Mówię Wam po prostu, bez niej to bym po prostu leżała. Ala pisze, ekstra mogłam, gdy tam mogła na live, to Ty też możesz, w końcu zamknięta grupa. Edyta pisze, ale że ja, przecież ja nie przeklinam. Nie przeklinasz wcale, jesteś na detoksie. Który to detoks z rzędu, Edyta, powiedz. Słuchajcie, pytania mi się wyczerpały. Temat mi się wyczerpał. Więc mogę sobie poczekać jeszcze chwilę na jakieś jeszcze dodatkowe pytanie. A mogę już zakończyć. Patrzę, bo może na telefonie. Może na telefonie zobaczę te pytania, bo pewnie tam jakieś jeszcze są. A poza tym, jak jeszcze chwilę pogadam, to będziecie mieć troszkę dłużej na odpowiedź. Na pytanie konkursowe, które brzmi, co stanowi wyróżnik Twojej marki Handmade? Odpowiedz w jednym zdaniu. Ostatnie 3 minuty na odpowiedź. O wpół dokończymy. 3 minuty jeszcze pociągniecie ze mną, tak o dupie Maryni, żeby nie było, że 156 komentarzy, słuchajcie, mi tu pokazuje. Naprawdę? Tyle wyprodukowałyśmy? Jesteście niesamowite. Ok, chyba nie ma więcej pytań. Pierwszy ciągle tylko z przerwami. Haha, no tak, od razu miałam łapkę na babę z batem. A co, nie? Proszę cię. Wszyscy wiemy, jak jest. Dobra, 27. No nie, no powiedziałam, że 3 minuty. 3 minuty to 3 minuty. 3 minuty to 3 minuty. Mąż mnie popędza. Dostałam właśnie SMS-a, żebym kończyła i lecimy do Lublina. Dobra. Słuchajcie, kończę. Wypiłam herbatę. Wody mam jeszcze trochę, ale gazowanej i po niej bekam, więc nie będę. Jeszcze Kasia zadała pytanie, że ja mam jeszcze niemerytoryczne kolczyki. Kolczyki są od Hoszki. Słuchajcie, najpiękniejsze na świecie. W ogóle z nimi się nie rozstaję. Śpię w nich, pływam w nich, jem w nich i wszystko w nich robię. Różne rzeczy robię w nich i cały czas. Patrzcie, jakie piękne. Hoszka. Hoszka, chyba hoszka.pl. Weźcie, wrzućcie, Edyta, wrzuć Hoszki stronę, niech sobie ludzie popatrzą na te piękne rzeczy. Mam też Hoszki pierścionek, ale to nie jest taki mój ulubiony, bo mój ulubiony niestety został w Lublinie i dopiero go odbiorę za jakiś czas, ale jest bezpieczny, zaopiekowany, więc nic
Nic nie zginie. Danka napisała odpowiedź. Hanna pisze: dziękuję bardzo, wiele mi rozjaśniło, bardzo się cieszę. Haniu, tak, Kasia zgadła, że to na bank Hoszka. Ania pisze, że z tymi brandami to mam twardy orzech, mam pomysł na nowy produkt, ale myślę, że jakbym miała ogarnąć drugą markę, to nie wiem, czy brakuje... No tak, może tak być, że zbraknie ci rąk, szczególnie jak te pozostałe marki wymagają dużo pracy. Kasia napisała, że tak czuła medyta. Dzięki, będę gdybać myśleć. Miłej randki. No cóż, do dzieła. Najpierw wielkie sprzątanie. Dzięki za super life, napisała Monika. Ha, ja mam bransę od Hoszki, ja też. Mam bardzo dużo rzeczy od Hoszki, bo je wszystkie absolutnie uwielbiam. I Edyta oznaczyła Gosię Hoszkę. Jest strona Hoszki i oznaczyła Gosię, że cię tu chwalą. Tak, Gosia, chwalą cię. Dobra, słuchajcie, jest już... Tak, została niecała minuta, więc ja się z Wami bezcukrowo żegnam. Bardzo mi było miło spędzić z Wami 1,5 godziny. Myślałam, że jakoś tak szybciej, ale fajnie, że zadawałyście pytanie, że poczułam się potrzebna. To naprawdę dużo daje, że wiem, że nie gadam w próżnię, więc dzięki, że spędziłyście ze mną ten wieczór, choć jest długi weekend, a Wy tu jesteście z nami, ze mną i z Karoliną. Dzięki Wam. Przygotujemy dla Was materiały do pobrania, także nawet jeśli tutaj jeszcze czujecie się zagubione, jeśli chodzi o ilość tej wiedzy, to spoko, Karola machnie jakieś grafiki do pobrania i wrzucimy je w PDF-ach na grupę, więc będziecie mogły sobie to pobrać. Wyniki konkursu, mam zeszyt z sobą, no. Wyniki konkursu pokażemy Wam, lubię zeszyty w ogóle, chyba każda z nas lubi ładne zeszyty. Powiemy Wam, o wynikach opowiemy Wam prawdopodobnie jutro, jak na spokojnie przejrzymy Wasze odpowiedzi i oznaczymy osobę, która wygrała i już się później będziemy kontaktować z nią indywidualnie celem umówienia się na konsultacje i na ten audyt, o którym wspomniałam. Także miejcie fantastyczny wieczór. Jeśli uznacie, że to jest czas na to, żeby pomyśleć nad kolekcjami, zróbcie to. Jeśli nie, dajcie sobie chwilę, odpocznijcie i do zobaczenia, do napisania, do usłyszenia, a najszybciej do przeczytania, bo ja już napisałam kolejny merytoryczny post na Bez Cukru na fanpage. I on będzie do przeczytania chyba w poniedziałek. Nie pamiętam, na kiedy go zaplanowałam. Chyba na poniedziałek. To co? To cześć. Jeszcze tam w międzyczasie muszę to powiedzieć. Zapraszajcie swoich znajomych, rękodzielników i twórców do naszej grupy, do naszego fanpage'a, żebyśmy tutaj mogli wszyscy urosnąć i pokazać, że tutaj siła produkcyjna rodzimego rękodzielnika jest naprawdę duża. Także co? Życzcie mi dobrej randki, udanego wieczoru i wymiejcie się dobrze. Do zobaczenia. O, Ola, podziękowania, idealny moment na dołączenie. Dam, miłego wieczoru, Sowa, miłego wieczoru, Ola, pogłaskaj tam, wiesz, kogo. Od cioci Sowy.